Festiwalowe Radio Opole na 96,5 FM. I witamy Państwa bardzo serdecznie z Amfiteatru Opolskiego. Audycja nazywa się Psalm Stojących w Kolejce. Będzie to debata o kulturze. Paweł Oliwa realizuje program właśnie tu w Amfiteatrze. Dariusz Kuzera realizuje go przy Strzelców Bytomskich 8. Mariusz Majeran z Państwem i moi goście. Właściwie to Państwo już usłyszeli jednego z moich gości, bo zaśpiewał przed chwilą, Jarosław Wasik. Witam Cię, Jarku. Dzień dobry, witam serdecznie. Specjalnie założyłem Ci słuchawki, żebyś usłyszał sam siebie, bo to wiesz, to tak jest, że jak się śpiewa, no to ten odsłuch w uchu to tak nie do końca jest. Wiesz, że jak ludzie śpiewają, to nie lubią słuchać samych siebie, naprawdę, jest jakoś tak, że wielu aktorów na przykład nie ogląda w ogóle swoich filmów, bo nie lubią się na ekranie. I chyba wiedzą, co robią. No, to zależy, czy dobrze zagrali, czy nie dobrze. Tego jest reżyser, żeby oglądał, no, prawda? Jarosław Wasik, piosenkarz, ale także wieloletni animator kultury, juror przy różnych przeglądach, festiwalach, piosenki poetyckiej, literackiej, piosenki z treścią, tak to nazwę. Również jest z nami Marek Szubry, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zwykle mówię NCPPP, Nowe Centrum Polskiej Piosenki. I to jest prawda, bo jesteś z działu organizacji imprez. Też trzeba przesłuchać tysiące różnych nagrań, ale także zajmujesz się muzyką, piszesz o tej muzyce w Miku i nie tylko, bo w różnych też innych wydawnictwach. Lub prostu, czasopismach. Lub czasopismach, czyli po prostu polska piosenka też nie jest ci obca. Bywa zaznajomiona, owszem. I jest z nami Roman Szczepanek. Dzień dobry. Dzień dobry. Roman, ty śpiewasz? Coraz rzadziej ostatnio, no ale właśnie. Też mi się zdarza. Śpiewasz też, piszesz piosenki. Ostatnio dostałeś na Festiwalu Opolskim także nagrodę za X-u za to, że nieźle piszesz te piosenki, polskie piosenki. To też będzie o tobie dzisiaj. Przytrafiło się to wtedy. Tak. Pomysłodawca, organizator Opole Songwriters Festival. Zapytam o polską piosenkę. Za ścianą Festiwal Opolski patrzymy na monitor. Ania Karwan przed chwilą zeszła ze sceny, przepięknie śpiewała, chociaż ten dźwięk do nas nie docierał, bo mamy tylko obraz tutaj. W jakiej kondycji jest polska piosenka? Teraz nie wiem, na kogo popatrzeć. Na tego Benz. Trudne pytanie. To może ja zacznę. No mi się wydaje, że w bardzo dobrej kondycji produkcyjnej, jeśli chodzi o tę warstwę produkcyjną i chyba w niezłej, jeśli chodzi o muzyczną, natomiast w bardzo słabej, jeśli chodzi o tekstową. Myślę, że muzycy i kompozytorzy wiele lat czekali, żeby mieć dostęp do takich instrumentów, takich możliwości, takich brzmień, takich studiów nagrań, takich tych możliwości postprodukcyjnych, szeroko rozumianych, żeby dogonić Zachód. No, w latach 60. dużo świetnych piosenek zostało napisanych w Polsce, natomiast one brzmią słabo, przez to, że technicznie byliśmy zapóźnieni, muzycy mieli w ogóle problem, żeby przewozić instrumenty przez granicę. Sama jakość instrumentów też była fatalna. No. Tak, no też nie za bardzo było stać też polskich muzyków, żeby kupować te instrumenty z najwyższej półki. Ośmiośladowy magnetofon, który pojawił się w Radiu Opole, to był szczyt techniki. Ja myślę, wtedy. Tak, tak. No i teraz tak, dogoniliśmy tak zwany Zachód pod tym względem. Bardzo dużo piosenek jest komponowanych, to się mówi po amerykańsku, czyli tak jak te brzmienia są takie bardzo współczesne i właściwie często, jeżeli polscy wykonawcy śpiewają po angielsku, to nawet trudno jest rozróżnić, czy to jest polska produkcja, czy zachodnia produkcja. Natomiast no, skończyła się era dobrych autorów. Ja oczywiście generalizuję, bo zdarzają się piosenki z dobrymi tekstami, ale ogólnie moim zdaniem w tym względzie jest bardzo słabo. Bardzo słabo, dlatego że no nie ma już w tej chwili Kofty, nie ma Osieckiej, nie ma Młynarskiego, nie ma Grechuty i tak można wymieniać, ale jest Romek Szczepanek. No, znaczy ja potwierdzę tutaj słowa pana dyrektora, ponieważ otrzymujemy co roku na Opole Songwriters Festival zgłoszenia od polskich artystów. W tym roku w ogóle rekordową ilość dostaliśmy, ponad 80 i naprawdę no,
w większości, oprócz tego, że są utwory oczywiście super wyprodukowane, w których się zgadza wszystko tak, że mogłyby spokojnie, te produkcje są na światowym poziomie faktycznie, poza tą produkcją nie zgadza się nic. Nie tylko tekst, ale sama kompozycja po prostu jest, jak to się mówi, randomowa, czyli po prostu słyszeliśmy to już 1000 razy. Wszystko jest ułożone z sampli, wszystko brzmi podobnie, te piosenki są po prostu na jedno kopyto, tak mówiąc kolokwialnie, i bardzo trudno znaleźć coś oryginalnego, znaleźć artystę, który naprawdę ma coś do powiedzenia. Ja ostatnio, przygotowując się do audycji w Radio Pole 2 Kultura swoje, które tam prowadzę, przekopałem katalog Lecha Janerki, bo audycja jest o Lechu Janerce, który wystąpi na Polsce Grasy Festiwal 7 września. No i znalazłem taki wspaniały cytat, jestem zauroczony z nim ciągle. Lech Janerka śpiewa w jednej z piosenek: musi być jakiś sens poza muzyką dance i tłem. I oczywiście to jest, można to odnieść, można to na różne sposoby interpretować, natomiast faktycznie brakuje teraz takich postaci, które mają coś do powiedzenia, które mówią oryginalnym głosem, które mówią wyraźnie po prostu wszystko. Technologia umożliwiła nam to, że każdy może sobie nagrać dzisiaj utwór dobrze brzmiący w zaciszu domowym, bo nie jest problem, żeby sobie kupić komputer, kartę muzyczną i mikrofon i keyboard i ułożyć sampli piosenkę, natomiast no co z tego? Myślę, że po prostu nadal trzeba mocno szukać i nastarać się, żeby znaleźć coś oryginalnego i coś ciekawego w tym wszystkim. I to jest taka moja opinia na ten temat po tym, jak przeglądam zgłoszenia, które napływają na festiwal, że naprawdę jest trudno coś wybrać ciekawego, oryginalnego. Ale to jest tak, że jest tam mnogość i nie masz z czego wybrać, czy to jest tak, że może odbiorcy chcą akurat takich piosenek, Marku? To jest moje ulubione tłumaczenie, że to się ludziom podoba. Dlatego zapraszamy takich, a nie artystów, dlatego otwieramy podwoje, nie wiem, takiej muzyce jak Disco Polo. Ale nie, no tak naprawdę te gusta trzeba starać się kreować i jest bardzo dużo dobrych hitów, jest bardzo dużo dobrych piosenek, które są popularne, bo u nas też, często to powtarzam, pop jest nacechowany negatywnie bardzo, a to jest błąd. Pop powinien być, nie powinniśmy mieć pretensji specjalnych do popu artystycznych, czyli nie żądać od tego nie wiadomo jakiego katarzis. Niemniej jednak pop nie powinien się nam kojarzyć z czymś złym, nie powinien być nacechowany pejoratywnie, to powinna być dobra po prostu produkcja, dobra muzyka, dobry tekst, dobrze zaaranżowany i tak dalej. Te piosenki powinniśmy z przyjemnością słuchać. Nie powinien to być, z angielska mówiąc, earworm albo radio friendly song, czyli po prostu... Nie obrażasz nas teraz? Ale to nie powinny być piosenki, które po prostu wgryzają się w ucho i nie możemy się ich pozbyć, tylko to powinny być piosenki, które chcemy z przyjemnością nucić i nucimy z przyjemnością, a nie dlatego, że nam to się wgryzło w głowę. Jak spojrzymy na te hity, które też są najbardziej popularne w radiu albo świecą triumfy na dużych koncertach podczas tych plenerowych różnych koncertów pod takim czy innym szyldem, to jeśli zobaczymy na hity napisane w ostatnich kilku latach, to autorów jest kilku. I zazwyczaj są to ci sami autorzy. Ja nie lubię zdradzać kuchni czy tajemnic alkowy, ale niestety muszę powiedzieć, że ta słabość tekstów wynika z dwóch sytuacji. Otóż pierwsza sytuacja to jest taka, że prawie w ogóle polscy artyści nie tworzą w ten sposób, że najpierw jest tekst, a potem jest muzyka, tylko właściwie 97% artystów w tej chwili tworzy tak, że jest muzyka, właśnie często zrobiona na świetnych komputerach, poskładana ze świetnych sampli i potem szybko trzeba dopisać tekst. Co więcej, najczęściej na dopisanie tekstu to już jest w ogóle 2 dni, bo już właściwie wchodzimy do studia i nagle jakieś czasami rozpaczliwe telefony są do autorów tekstów, że potrzebujemy tekst na pojutrze. Tak w ogóle to po pierwsze tak się nie da, to jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że niestety teksty piosenek to są tantiemy, a tantiemy to są pieniądze, a wszyscy lubią zarabiać pieniądze i wykonawcy, nawet świetnie śpiewający, piszą sobie sami teksty. No i potem tak to wygląda. Znaczy to jest tak, że
Na przykład ja wiem, że są ludzie, którzy są świetnymi kierowcami, ale nie wierzę w to, że wszyscy z nich są świetnymi mechanikami samochodowymi, więc jednak popsuty samochód wolałbym oddać do mechanika. I to jest trochę tak, że ludzie jakby myślą sobie, wykonawcy, no trudno, no spróbuję, bo jakby szkoda mi tych pieniędzy. Bo to nie jest tak, że w ogóle nie ma autorów w Polsce. Oni są oczywiście, sam znam kilku, no tylko, że do nich się albo nikt nie zwraca, albo jeżeli się wykonawcy zwracają, to proszą, żeby to było coś prostego bardzo często, bo jakby mając obawy, że odbiorcy nie kupią w cudzysłowie tych mądrzejszych tekstów. Czyli masz szybko tekstów wpaść w ucho i zostać w tym uchu. No trochę tak, trochę tak. Najlepiej, żeby to było proste, najlepiej, żeby było tam bardzo mało metafor, najlepiej, i takie mam czasami wrażenie, że najlepiej, jakby to było, żeby to było o niczym. A właśnie, dlaczego pamiętamy piosenkę choćby Za czym kolejka ta stoi? Dlatego, że ona jest o czymś, że ona ma coś charakterystycznego w sobie, prawda? Dlaczego pamiętamy piosenkę Zielono mi? Dlatego, że ten patent na sformułowanie Zielono mi został zastosowany w tej piosence, prawda? Ale tobie nie wypada tego powiedzieć, ale przecież już sformułowanie Kawa się nadawa funkcjonuje w całej Polsce. No to oczywiście dzięki genialnemu tłumaczowi Stanisławowi Barańczakowi i dzięki amerykańskiemu poecie. To jest inna rzecz, ale jakby często wykonawcy zapominają, że żeby ludzie zapamiętali piosenkę, musi być to coś charakterystycznego w piosence. Nie wiem, Roman współpracuje z Kasią Cerekwicką na przykład. I co pamiętamy z twórczości Kasi Cerekwickiej? I choćbyś upadł na kolana. No nie ma o czym gadać. No jest tak, że to jest ten najbardziej zapamiętywany zwrot z jej piosenek, prawda? Czy Reni Jusis wiele, wiele już utworów stworzyła, ale jednak pamiętamy Zakręcona. To jest dlaczego? Prawda. Bo to było charakterystyczne, prawda, w tej piosence i to tak się wgryzło w pamięć odbiorcy. To może ja jeszcze jednego wykonawcę z Festiwalu Opolskiego. Zespół Bolter nagrał chyba z 10 płyt, ale wszyscy znają tylko jeden utwór, Daj mi tę noc. No takich przykładów robiła. W Opolu no tak. W ogóle było więcej, prawda? Ale są też songwriterzy, którzy potrafią pisać i śpiewać jednocześnie? Romku? Nie no są, nie raczej problemem jeszcze wracając do pisania tekstów jest to, że polski język, w polskim języku jest bardzo ograniczony zasób jednosylabowych słów. W ogóle w angielskim to inaczej brzmi, po polsku po prostu wszyscy walą banałami, bo zawsze to rymują na czas, nie wiem, dziś. Używają po prostu takich bardzo oklepanych słów, które są w co drugiej piosence, bo nie wysilają się na to, żeby poszukać czegoś bardziej niestandardowego, jakichś innych rozwiązań. I to jest straszne, to myślę, że jakby dobija. Zabija te numery, jeżeli chodzi o kreatywność i tak jest. No, niestety po prostu powielamy kalki tak samo jak w brzmieniu je powielamy, używając tych samych sampli i opierając piosenki o te same patenty, tak samo opieramy je po prostu na tych samych patentach, robimy teksty. No i później wszystko brzmi po prostu, jedno jest podobne do drugiego, nic nie jest w tym oryginalne. No nie wiem, ja akurat ze swojego punktu widzenia zawsze staram się szukać i wyszukiwać tych artystów, którzy moim zdaniem mają coś do powiedzenia i którzy w jakiś sposób się wyróżniają na tym tle. I tak jak i patrząc na to z perspektywy kilku lat tworzenia też tego festiwalu, mam wrażenie, że właśnie, że pod tym względem kondycja polskiej piosenki jest taka se. Taka se, ładnie to zabrzmiało. To był cytat oczywiście. Tu jest problem ego i tego, o czym mówimy, to artyści, którzy, tak jak Jarek powiedział, nie powinni czasem sobie pisać tekstów, bo później może świetnie śpiewają, ale wychodzą tunele samotności, chmury smutku i tego rodzaju metafory, które niestety do najwyższych lotów nie należą, ale ja bym jeszcze wspomniał o tym, że bo mówimy tu przede wszystkim o tekście, o osobach piszących te teksty, czy artystach, czy tych ukrytych ghostwriterach. Jak Kasia napisała, żeby piosenka miała była dobra, to musi posiadać tekst po prostu. No. Musi, ale ja bym tu jeszcze dodał, bo pominęliśmy muzykę i przez te lata przesłuchiwania, czy to w Narodowym Centrum, czy jako dziennikarz muzyczny, czy Opole Songwriters Festival,
No, strasznym dla mnie zawsze było przesłuchiwanie tych 17 wersji grupy Ira i Jam. W tym momencie naprawdę miałem bardzo ciemne, czarne myśli, które powodowały, że chciałem się targnąć na życie, ponieważ jak wchodziła trzecia solówka i riff grany na 2 albo na 4, po raz 34 właśnie wzięty z któregoś z najbardziej popularnych zespołów rockowych lat 80. i 90. No nie wiem, ile razy to mogło zagrać, ale no niestety w pewnym momencie niespecjalnie zdawało egzamin i tę odtrutkę przeszliśmy w ostatnich latach, bo ja bym postawił nawet tezę, że ogromny rozwój i rozkwit w ostatnich latach mamy do czynienia. Pytanie, o jakim rejestrze mówimy, bo oczywiście jest ten rejestr taki bardzo mainstreamowy, popowy, to takie najszersze pasmo, no i tam bywa różnie, tam pojawiają się rzeczy bardzo ciekawe, one się już przebijają do świadomości, są to piosenki, które potrafią być hitami, a tworzą je artyści, o których kilka lat temu nie powiedzielibyśmy, że będą artystami popowymi. Oczywiście są też cała masa artystów, którzy tworzą te piosenki no, jednego sezonu, czy nawet połowy sezonu, które później znikają, ale jest też ten, nie cierpię tego słowa, underground, ta alternatywa, ten obieg nieco poniżej tego głównego rejestru i tam się dzieją rzeczy w ostatnich latach w Polsce, moim zdaniem, wyjątkowo znakomite. Tam jest ogromne bogactwo. Pytanie po prostu, gdzie to można pokazywać, czy to można pokazywać, w jakiej skali, ale opisać to jest strasznie trudno, bo moim zdaniem rozkwit polskiej muzyki w ostatnich latach, tak, to zgodzę się też z tym, że mamy 17 wersji duetów elektronicznych, gdzie ktoś gra na keyboardzie, puszcza sample i jest dziewczyna, która śpiewa. Owszem, no musimy przejść tę chorobę ścigania się z zachodem i patrzenia za nimi jak w obrazek, ale wydaje mi się, że naprawdę ten nasz język pojawia się coraz częściej. Jarek miał do przesłuchania setki nagrań, bo jest w Radzie Artystycznej Festiwalu Opolskiego, premiery i debiuty. Miałeś też takie wrażenie, że w pewnym momencie jest jakaś kalka, że to się powtarza? Znaczy, to w ogóle był jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, ostatnimi czasy, słuchanie tych zgłoszeń, bo tego było bardzo dużo, naprawdę. I powiem tak, o ile w debiutach to jeszcze była dla mnie przyjemność, dlatego że debiutanci mają prawo się pomylić, to po pierwsze, bo są debiutantami. Po drugie, debiutanci często są bezkompromisowi, czyli zgłaszają utwory z pozoru nie mające szans. I to jest wspaniałe. Natomiast muszę powiedzieć niestety, że jestem bardzo zawiedziony branżą, polską branżą muzyczną. Oczywiście tymi, którzy się zgłosili. Trochę jestem też zawiedziony tymi pozostałymi, że się nie zgłaszają do konkursu premier, bo to jednak jest ważny taki konkurs dla profesjonalistów i myślę, że na całym świecie gwiazdy nie mają problemu, żeby się zgłaszać do jakichś zawodów, bo jakby mają na tyle dystans, prawda, do siebie i do tego, że już dużo osiągnęli, dużo zarobili, że mogą się pościgać, jakby nic im się nie stanie. U nas myślę, że trochę są obawy, jakby profesjonaliści boją się, że mogą przegrać ze swoimi kolegami, natomiast no, zawiodłem się wieloma naprawdę bardzo, wieloma piosenkami naprawdę znanych wykonawców, którzy świetnie śpiewają, są super wykonawcami, tylko moim zdaniem słabe piosenki zgłosili do premier. No niestety, no muszę powiedzieć, że spodziewałem się, że te piosenki będą lepsze. Właśnie o warstwie tekstowej to już nawet nie chcę mówić, ale to często też właśnie nie było za wiele odkrywczych rzeczy i też mało przebojowości było w tych piosenkach. Jan Borysewicz, który napisał naprawdę wiele przebojów, podczas obrad tej rady kilkukrotnie powiedział, słuchajcie, czy oni zapomnieli, na jaką imprezę oni się zgłaszają, że to jest festiwal polskiej piosenki, ale to jest święto muzyki pop. No dokładnie, tak samo jak się wysyła reprezentanta Polski czy innego kraju na Eurowizję, no to trzeba wiedzieć, na jaki festiwal się jedzie.
No, no jasne. I to mnie właśnie dziwi, że w kraju, gdzie jest wielu wykonawców przepięknych, przepiękne piosenki, przeboje powstają, ludzie to śpiewają latami później, nie mamy 10 wykonawców, którzy przywiozą same hity i wtedy faktycznie ta rywalizacja w premierach jest ogromna. Czy nie mamy takich 10 wykonawców, których możemy wysłać na Eurowizję chociażby? No? Od wielu lat słyszę od moich znajomych, że Beata powinna pojechać na Eurowizję. To jest wizja, no. Słuchajcie, ale ja na przykład znam 10 wykonawców, którzy są naprawdę znani i cenieni, którzy nie przyjeżdżają do Opola dlatego, że nie chcą tu przyjeżdżać. To jest też ważna rzecz. Nie chcą tu przyjeżdżać dlatego, że festiwal się źle kojarzy. Jak nie chcą tutaj przyjeżdżać, festiwal... to niech sobie jeżdżą do Kielc na festiwal. No, ale oni pewnie grają, oni pewnie sobie świetnie radzą. Myślę, że Dawidowi Podsiadle czy komu i wielu jeszcze innym ale artystom... Dawid tu był. No ale kiedy był? Ale nie na festiwalu, nie za bardzo, no prawda? Właśnie, mówię o tym, że po prostu oni nie chcą tutaj przyjeżdżać świadomie, ponieważ festiwal ma taką formułę, a nie inną. Kojarzy się tak, nie tylko kojarzy się pozytywnie i warto to w jakiś sposób zaznaczyć, że to też jest pewnego rodzaju problem. Myślę, że nie tylko jakby ta konkurencja, o której pan dyrektor wspomniał, to też jest, to na pewno też, ale to, że jakby wizerunkowo festiwal ktoś może nie chcieć tu wystąpić z jakichś innych powodów, jeszcze oprócz tego, że się boi konkurencji, to na pewno Michał też Wiśniewski tak. Michał mi powiedział parę dni temu, że nie było go tutaj 15-16 lat, a mimo, że go tutaj nie było, to po prostu nie wolno się obrażać na Opole, choć w sensie Opole, w sensie festiwalu. Nie wolno się obrażać, bo po prostu tutaj był Ewa Demarczyk, tutaj był Niemen. Wymienialiśmy teraz wykonawców, których widzieliśmy także na ekranie. No, różne były te festiwale. Były festiwale z muzyką łagodności, przepiękny był przepiękny koncert z Zieloną i były koncerty również Disco Polo, no też tak się zdarzało. No, takie czasy, może ten festiwal dobrze, że odzwierciedla to, co się dzieje i to, czego słuchają inni. No właśnie nie do końca uważam, odzwierciedla to, co się dzieje. No właśnie się zgadzam, prawda? Że to właśnie nie odzwierciedla do końca tego, co się dzieje na polskiej scenie muzycznej. Jakby nie jest takim odzwierciedleniem. Ja myślę, że... gdyby miał ten festiwal odzwierciedlać to, co się dzieje, to tutaj jednego dnia powinien być Organek, powinna być Daria Zawiałow, powinna być Kaśka Nosowska, powinna być Kaja, powinien być Dawid Podsiadło, powinien być, kto jeszcze, Zalew. Ja się wtrącę, że jeśli mówimy o popularności na przykład i tym, że to się ludziom podoba i bez problemu można było w ten sposób włożyć disco polo albo około disco polowe gatunki, to dlaczego nie ma hip-hopu, który jest najlepiej sprzedającym się gatunkiem w tym kraju i najpopularniejszym? Tydzień temu było ponad 8 tysięcy ludzi na koncercie hip-hopowym. Czemu nie ma go tutaj? Ja nie jestem producentem tego festiwalu. Nie, bo właśnie o tym rozmawiamy. Dlaczego festiwal... właśnie, wspominałeś o Ewie Demarczyk, wspominałeś o koncercie Zielonomi, wspominaliśmy o tych wszystkich rzeczach, które jeśli mówimy o festiwalu i przywodzimy jakieś dobre wspomnienia, to od razu nam się to przypomina. A teraz jaki jest festiwal? Jaki jest jego charakter właśnie? Wydaje mi się, że tego właśnie nie wiemy i tego do końca w ostatnich latach telewizja nie jest w stanie stwierdzić jednoznacznie, bo to jest chyba problem główny festiwalu jako imprezy, że zmienił się rynek, to jest komunałem, co ja teraz mówię, ale to, co teraz mówię, ale no, to, co przeszła Polska i media w ostatnich 15-10 latach, to jest szok. Tymczasem festiwal tak jakoś, nie wiem, stara się być, uśmiechnąć się czasem w jedną stronę, czasem w drugą stronę, ale nie ma charakteru. No rynek muzyczny się zmienił diametralnie, zmienił się cały kraj, a tu dalej jest jakaś taka bliżej nieokreślona impreza telewizyjna. To jest też kwestia organizacyjna, wydaje mi się, że czasy są w tej chwili takie, że artystów się bukuje na przykład na 2 lata w przód i to nie tylko już tych operowych, bo operowych to w ogóle na 5 lat, prawda? Tak. Natomiast na pewno artystów tak zwanej pierwszej ligi, ja w ogóle uważam, że tak zwana alternatywa w Polsce to jest w ogóle teraz pierwsza liga, to ich trzeba by było zabukować już dziś na za rok. Czyli tak, po pierwsze musiałby być termin. No a ten termin niestety do końca zawsze jest ukryty, zawsze i się zmienia też czasami. Tak, tak. To jest pierwsza rzecz i pewnie musiałby być jakiś pomysł już na jakiś kształt przynajmniej jednego czy dwóch koncertów. To jest tak, jak się uczy, ja na przykład miałem takie zajęcia ze studentami w SWPS-ie w Warszawie i robiliśmy festiwal na papierze, to ja im mówiłem tak, słuchajcie, kończy się festiwal, tydzień się odpoczywa, potem się go rozlicza
w znaczeniu dopina w kwestie dokumentów, wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Robi się podsumowanie, zbiera się team, omawia się recenzje i tak dalej, i tak dalej, a tydzień później zaczyna się robić nowy festiwal. I gdyby tak było, to pewnie też byłaby szansa na pewne nazwiska, które na przykład nie obrażają się, tylko po prostu oni są w lutym już zajęci. Są zajęci, oczywiście, bo teraz Dawid jest na takim dużym topie, że sprzedaje salę w momencie ogłoszenia po paru minutach. Kolejne męskie granie już rusza jubileuszowe, którego on też jest głównym tam prowodyrem muzycznym. No po prostu. Niektórych artystów trzeba zamawiać, tak jak powiedział Jarek wcześniej. No ja nie wierzyłem w to, że ten Stadion Narodowy się sprzeda z Podsiadły no. i tako Hemingwaya, a jednak się sprzedał, nie? Na polskich no. artystów, nie Sheeran, tak. Tylko... Ja pamiętam, jak on zaczynał jako taki zespół bardzo późno grający, albo nawet wcześniej grający, jak to powiedzieć, na Coca-Cola Live Music Festival w Krakowie. Pamiętam, no jak wszyscy zaczynali, prawda? No kiedyś każdy z nas musiał gdzieś zacząć jakąś tam swoją karierę, czy nie karierę. Nie mówię tutaj już o show biznesie, ale w ogóle o pracy zwykłej. No tak to jest, no. Ale, prawda ale ludzie chcą tego słuchać, prawda, panie Marku? Chyba chcą słuchać, ale prawdą jest, że trzeba zabrać się zawczasu do tego. To, co powiedziałeś, to jest święta prawda i nie mówię tego jakoś złośliwie, ale jeśli zaczynamy dość późno jako festiwal sprzedawać bilety, a nieznany jest jeszcze program, powiedzieć, że znany jest ramowy program, to powiedzieć i tak za dużo, no to niestety nie wygląda to za dobrze. Nie wiem, czy ja będę, albo będę teraz artystów, bronił, albo będę teraz przeciwko, bo już się zgubiłem w tym wszystkim. Adwokatem diabła zostaniesz. Ale nikogo słuchajcie, nie no, no 56. Krajowy Festiwal, jak zwał, tak zwał, polskiej piosenki już chyba tak już zostanie. Najlepiej to zobaczyć właśnie w Muzeum Polskiej Piosenki. Nie wiem, co tutaj się u nas dzieje. A, no, no tak. No, zamieszki. Proszę. Ja bym bardzo prosił, żeby trochę ciszej, bo gdyż my tutaj rozmawiamy na żywo, to tak państwo to później zobaczą u nas na stronie. Najważniejsze, żeby był amfiteatr posprzątany. Tak. No właśnie, jednak te bilety później się sprzedadzą, chociaż w tym roku są trochę tańsze. Jednak ten festiwal trwa i bardzo dobrze, bo festiwal w Sopocie zniknął i już go nie ma. Różne firmy go przebrały, ale już go nie ma. Po prostu w tej chwili już nie ma festiwalu w Sopocie, już nie ma bursztynowego słowika. Żeby było jasne, ja bardzo dobrze życzę festiwalowi opolskiemu. To jest ogromna marka, której należałoby nie zmarnować, ale... Moim skromnym zdaniem, to co się dzieje od kilkunastu lat, a ostatnich latach przebrało to na sile, niestety temu festiwalowi nie pomaga. Jest to ogromna marka, jest to rzecz, którą należałoby wykorzystać i może delikatnie przeformułować, na coś się w końcu zdecydować, ale na pewno należałoby uniknąć takich bardzo kolących w oczy potknięć. No właśnie, mieliśmy mówić o kondycji polskiej piosenki i mieliśmy zrobić nawet przerwę na oddech muzyczny. To może zróbmy taką krótką przerwę na oddech muzyczny, taką z jedną piosenką. I proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, Jarek Wasik, Marek Szubryt, Roman Szczepanek, Mariusz Majeran to tutaj w studiu festiwalowym. Paweł Oliwa realizuje z naszego wozu transmisyjnego w amfiteatrze. Dariusz Kuzera z reżyserki przy Strzelcu Bytomskich 8. Mówiliśmy o kondycji polskiej piosenki, później zeszło na kondycję festiwalu opolskiego. Panowie, co zrobić, żeby zaśpiewać, nagrać, napisać, nie wiem, co zrobić, żeby był hicior, żeby ludzie chcieli tego słuchać i żeby to zostało w pamięci, żebyśmy po latach później czytowali zieloną. Ja bym ogłosił program Piosenka Plus. Słuchajcie, ale jeszcze chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć a propos festiwalu. Kiedy wyjeżdżam za granicę, gdzieś i no i poznaję jakichś ludzi, oni pytają, co robię, no to ja im zaczynam opowiadać, że pracuję w Muzeum Polskiej Piosenki, że to jest takie miejsce w amfiteatrze, że w Opolu, że to jest takie średnie miasto w Polsce, to nie jest stolica, no bo czasami trzeba tłumaczyć. Ale stolica polskiej piosenki. Tak, ale oczywiście mówię, że to jest stolica polskiej piosenki, że tak ludzie o tym mieście mówią w Polsce, dlatego że od 56 lat jest festiwal i słuchajcie, wszyscy mówią wow, to robi naprawdę wrażenie na Hiszpanach. Ostatnio tak wow, byłem w Brazylii i naprawdę w Brazylii ludzie mówili wow, że bo oni nie mają takiego festiwalu, który ma historię 56 lat. Także to jest w ogóle nie, to jest dobro narodowe. Naprawdę, polska piosenka to jest dobro narodowe. Była próba przeniesienia do Kielc, nie udało się.
naprawdę to jest dobro narodowe, więc trzeba to chronić, trzeba o piosence polskiej mówić i my sobie możemy tutaj narzekać, ale super, że w ogóle ten festiwal jest. Na pewno się paru ciekawych wykonawców pojawi. Ja bardzo czekam na debiuty. Ja też czekam na debiuty, powiem szczerze. Naprawdę jestem ciekaw. Zobaczycie, że będzie parę ciekawych, bo już ciekawych będzie. Nie wiem, jak oni słuchajcie, nie wiem, jak oni sobie poradzą w amfiteatrze. No tak. Bo myśmy oceniali, kwalifikowali na podstawie nagrań, a tu jednak ta scena jest dosyć trudna, jeszcze jest jednak to wow, bo nagle wychodzi debiutant i ma ścianę ludzi przed sobą, natomiast bardzo wierzę w debiutantów i też wspaniałe, że zobaczcie, tyle lat jest koncert debiutów i jeszcze w ogóle ten fame, że można mieć nagrodę imienia Anny Jantar, która jednak jest ikoną tego festiwalu. Że się wyjedzie z Karolinką, nawet jak niektórzy artyści je gubili przez moment, to później odnajdywali. Więc to też jest chyba ważne. Ostatnio pani projektantka, która robi Karolinki, powiedziała mi, zdradziła, że jak jest wręczanie Karolinek, to ona zawsze odwraca głowę od telewizora, bo się boi, że... Tak, bo ona jest bardzo cienka, to jest porcelanowe, to jest bardzo cieniutkie, to nie jest takie, że to jest zmuszające. Jest zapasowa w razie czego. Powiedział Marek Szubic z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. To napiszesz taki hicior, Romku? No właśnie wracając do swojego pytania, ja nie jestem w stanie udzielić tutaj jedynej właściwej odpowiedzi, ponieważ nie napisałem takiego przeboju, niestety. Znaczy, taki przebój napisz, Jarek zaśpiewa, a my go z Markiem... Znaczy Marek załatwi koncert w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a ja wylansuję. Ale to tak przypomnę. Pamiętasz, kiedyś taka jakaś giełda piosenki była w polskim radiu, później te utwory trafiały do telewizora, no i wysłaliśmy ciebie. No tak. Właśnie twój utwór wysłaliśmy z polskiego radia, no, z Radio Pole. Znaczy, te przypadki też czasami są dobre. Znaczy, wiecie co, właśnie to jest też tak, że zobaczmy, że piosenka poetycka, która tak no, jest traktowana, że to jest taki trochę underground, że kto na to przyjdzie i tak dalej, ale jednak wiele piosenek poetyckich przeszło do historii i ludzie je znają. Parę utworów Grzegorza Turnała, prawda? Czy Raz, Dwa, Trzy, czy Renaty Przemyk, czyli piosenki, które napisał Sławek Wolski, czy Mariusza Lubomskiego. Wiele osób w ogóle nie wie, nie zna nazwiska Mariusz Lubomski, ale wie, tak. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean i spacerologię zna, prawda? To co? Panowie, mamy jeszcze parę minut. Co z tą piosenką? Będą te hiciory, czy nie? Pójdzie ta piosenka w dobę, a może po prostu trzeba zakazać? No nie, no Jurek Sztur zaśpiewał, że śpiewać każdy może i to tak się już teraz posypało. No może trzeba po prostu zakazać ludziom śpiewać i komponować w domu. Niech to wszystko robią profesjonaliści. Olewicz, Dudkiewicz pisali teksty, dołączył do nich Jacek Cygan, mówi o tych takich bardzo współczesnych. No i to oni niech piszą teksty. Jeszcze niech pisze muzykę. Ja bym starał się pokazać i udostępnić tę scenę właśnie młodym. Wiem, że do tego piłeś, ale to jest istotne, bo ci utytułowani, znani i umiejący, to świetnie, że piszą i świetnie, że nie wiem, jeszcze pokazują, jak czasem można zgrabniej rzecz ująć, ale scena alternatywna, która się odbywa w poniedziałek i szczęśliwie przylepiła się do tego festiwalu, trochę traktowana po macoszemu, bo poniedziałek... Nie, później... przepraszam cię bardzo, w tym roku będzie także na Górnej Antenie TVP. Tak, no z roku na rok jest lepiej. No, niemniej jednak chodzi mi o to, że nie cieszy się aż taką popularnością jak te trzy główne dni, kiedyś dwa w ogóle dni. Były też takie festiwale, festiwal wrócił do trzydniówki, teraz czterodniówka, to jest bardzo dobry objaw, wbrew pozorom. Jarek pisał pracę doktorską o festiwalu, to powie, że i dwa tygodnie kiedyś trwały festiwale. No tak, oczywiście. No i festiwale się odbywały nawet na wyspie i w Domu Kultury i w różnych miejscach, prawda? No jest taka tendencja w mieście, prawda, że te imprezy okołofestiwalowe się rozrastają. Też nie jest tak źle, bo Marek wcześniej wspominał o artystach hip-hopowych. Bardzo wielu pisze bardzo ciekawe piosenki. Ja w ogóle uważam, że hip-hopowcy, to może nie jest ładne określenie, ale hip-hopowcy, artyści hip-hopu, to są często współcześni bardowie. Naprawdę, moim zdaniem, tak jak kiedyś funkcję pełnił Jacek Kaczmarski, to teraz pewną funkcję pełnią artyści hip-hopu. Tylko, że Jacek Kaczmarski nie przeklinał ze sceny, a w przypadku hip-hopu tego jest bardzo dużo i wiesz... Nie zawsze. Przy przekazie takim na żywo w polskim radiu i telewizji mielibyśmy problemy, a nie chcemy pikować cały czas. No ja wiem, ale nie zawsze w hip-hopie są przekleństwa, prawda? No ten ostatni koncert był mocny. Bywały momenty, po 22, owszem, zdarzało się, ale...
zgadzam się z Jarkiem, bo analogia do Kaszmarskiego jest może ryzykowna, ale bardzo udana, bo faktycznie, zobacz... O życiu. Już nawet nie o to chodzi, ale oni nie mają środków przekazu tych podstawowych, nie są w nich obecni z różnych względów. Nie węszę tu jakiejś teorii spiskowej, ale z różnych względów ich w tych środkach przekazu, czy na festiwalu, czy w telewizji, czy radiu, nie ma. Jeśli są, to na tak zwanej szychcie grabarza, gdzieś schowani po godzinie drugiej w nocy, tam wtedy, kiedy nawet obrady Sejmu już nie lecą, więc naprawdę mają... W ostatnich latach no, te serwisy streamingowe, internet radzą sobie, powiedzieć wyśmienicie, to powiedzieć za mało. Także pod względem finansowym sobie świetnie radzą. Ja w ogóle powiem wam, że to jak rynek mocno się zmienia muzyczny, my chyba nawet wszyscy nie mamy tego świadomości. Ja mam znajomą, która pracuje w dużej firmie wydawniczej, w tak zwanym majorsie. Jak się ostatnio widzieliśmy, jak ona mi opowiadała, jakie ruchy w ogóle są u nich w firmie w celu pozyskania tych nowych zjawisk muzycznych, to jest śledzenie przede wszystkim internetu, tego co tam wybucha, bo tam najczęściej wybuchają te zjawiska, które są nagle oddolnie gdzieś tam promowane. Mamy jakieś takie fenomeny, które mają mnóstwo polubień, klikalności i oni jeżdżą sprawdzać te rzeczy, które się pojawiają w jakichś małych klubach w Warszawie i badają te fenomeny, podpisują często umowy z tymi młodymi artystami już na tym wstępnym etapie, ale to jest zupełnie coś innego niż byliśmy jakby wcześniej, niż w jaki sposób ten rynek funkcjonował wcześniej, więc jakby to też warto uwzględnić w kontekście tego, jak złożonym tematem jest polska piosenka i wielowymiarowym. To są oczywiście też artyści, którzy gdzieś działają w pewnej niszy, natomiast są bardzo popularni w tej niszy, którą sobie tworzą i też warto ich wyciągać gdzieś tam na powierzchni i pokazywać, no bo są częścią polskiej piosenki, jakby nie patrzeć. Wiecie co, nawiązując do tegorocznego festiwalu w Opolu, kiedy spotkaliśmy się wyselekcjonować propozycję do konkursu premier, to ja moim szacownym kolegom i koleżankom zwróciłem uwagę na jednego artystę, który się nazywa Patryk Kumur, ponieważ tak się składa, że ja czasami włączam YouTube'a i oglądam polskie nowości przez 4 godziny. Tak naprawdę, przyznaję się, robię to. I czasami to jest 3,5 godziny straconego czasu, ale dlatego pół godziny warto to robić. I ja zwróciłem na piosenkę Huligan uwagę już dawno, no i nagle patrzę, że ona jest zgłoszona do premier, no bo jest taka możliwość teraz, że to są piosenki wyprodukowane czy publicznione po 30 września poprzedniego roku. No i mówię do moich kolegów, żebyśmy zwrócili na tego artystę uwagę. Oni nagle mówią, że naprawdę fajny numer, dobra piosenka. I ja mówię, no i nie chcę wam zwracać uwagi na jeszcze jedno, że ona już ma milion odsłon. Milion odsłon ma piosenka, która zabrzmi tutaj za kilka dni w koncercie premier. To jest naprawdę bardzo dużo. To jest w ogóle, to już jest, ja uważam, że to już jest w ogóle hit, prawda? Ale to dobrze, nie tu same hity będą podczas premier. Niech każda ta piosenka w premierach będzie później hitem. Tak swoją drogą bardzo jestem ciekaw, jak on zabrzmi tutaj na żywo i w ogóle z tą publicznością, ale to jest naprawdę dobra piosenka, ja wierzę w ten utwór. W internecie dzieje się ogromnie dużo i tam faktycznie te zjawiska wybuchają o wiele, wiele wcześniej niż później na tych dużych scenach. I dlatego ja będę się trzymał tego swojego zdania, że z polską piosenką jest bardzo dobrze. Pytanie po prostu, gdzie się zaglądnie, ale obojętnie, czy do którego rejestru spojrzymy, się schylimy, tam naprawdę jest nieźle. To nie jest, nie ma tej niemocy, która była jeszcze 10-15 lat temu, wynikająca z jakiejś trudności sprzętowej. Właśnie była ta wytwórnia, do której trzeba było się w jakiś sposób dobić. Studio nagraniowe, ogromne koszty. Wcześniej to w ogóle jeszcze nie wyobrażam sobie, jak mogli grać na tych wszystkich defilach, które raczej służyły do łupania drewna niż do wydobywania na nich dźwięków. A teraz naprawdę wszystko jest pod ręką. Oczywiście w związku z tą mnogością, z tą wielością możliwości, no trzeba wiele rzeczy odcedzić, bo mamy te powielanie schematów, mamy te nie najbardziej wyszukane metafory, problem z ego. To jest świetny przykład a propos tego ego, od czego zaczęliśmy śpiewania, pisania sobie. Przykład Skubasa, który jest świetnym muzykiem, który zjadł zęby, będąc sidemanem, będąc częścią dużych składów z Kają i z innymi. Jak wydał swoją płytę na singiel, wybrano piosenkę, do której tekst napisał Wojciech Waglewski. To słychać po tak zwanej pierwszej nutce, od razu jest fraza Wojciecha Waglewskiego. Tekst, ale Skubas, który również potrafi pisać naprawdę niezłe teksty, albo i bardzo dobre, potrafił na singiel na początek to ego ujarzmić i mimo, że nagrał świetny utwór,
tekst został wzięty od kogoś, kto no, ma trochę większe doświadczenie. No tak, bo idea była taka, żeby jednak, że najważniejsza była piosenka, tak, a nie kasa, bo to o to chodzi tak naprawdę. Tak się składa, że ja się przyjaźnię ze Skubasem i ja wiem, ja go nawet namawiam, żeby on więcej pisał, a on ciągle właśnie uważa, że on jest bardziej kompozytorem, a nie autorem. A myślę sobie tak, żeby w ten sposób pomyśleli inni, jak on myśli, bo on się autocenzuruje, a często bez takiej potrzeby, nie ma takiej potrzeby. Natomiast no niestety są artyści tacy, którzy jakby nie mają, no nie mają żadnych skrupułów, prawda? I to, nie wiem, no niech sobie są. My tego musimy słuchać. My tego musimy słuchać. Właśnie wiecie co, jeszcze jest jedna rzecz. Teraz zauważyłem, oglądając, tak jak wcześniej wspominałem, tego polskiego YouTube'a i tak oglądam, te teledyski oglądam, jeszcze jest taka tendencja, że twórcy teledysków teraz jeszcze robią napisy, że bardzo dużo jest teledysków z tekstami. Lyrics video. I to jest dopiero jeszcze bardziej widać, jakie słabe są te teksty. Okay. Wiesz, jak one by nie były napisane. Nie byłyby takie czytelne, jeszcze nie? Jeszcze pół biedy, a one teraz nie dość, że ich słuchamy, to one jeszcze się pojawiają graficznie na ekranie i to jeszcze bardziej podbija i myślę sobie, to już bym chociaż wymyślił tak, żeby nie dublować tego tekstu. Żeby to były takie dobre amerykańskie piosenki o niczym, a i tak nie będziemy rozumieli, co śpiewają. No z drugiej strony właśnie to jest to, że my też lubimy amerykańskie piosenki, one są często, mają tak żenujące teksty, jak się je przetłumaczy. No, nie, ale wiesz, Bob Dylan dostał Nobla za swoje teksty i też teraz mają to za złe, no, Dylanowi, no że tak, dostał Nobla. No ale nie, no, jemu się należało chyba, prawda? Należało. Absolutnie. Potwierdzam. On w końcu odebrał tego Nobla, czy nie? W końcu, nie, tak. Znaczy odebrała za niego. Za niego, tak, ale w końcu, ale został odebrany w sensie takim, że nie leży cały Patty czas. Patty Smith odebrała za niego. Tak, że nie leży tam cały czas w Akademii. Ciekawe, panowie, czy podał numer konta, bo to chyba jest dosyć dobra nagroda, prawda? Ja myślę, że sama statuetka to jest nic, ale ten numer konta to jest dobra rzecz. Będziemy powolutku się żegnali już z naszymi słuchaczami, no ale taki optymistyczny akcent na koniec. Optymistycznie przecież, no, optymistycznie. Debiuty? Nie będzie padać na festiwalu. Na wspaniała tradycja, 56 lat festiwalu w Opolu. Ma nie padać. Mamy tutaj już posprzątane wszystkie śmietniczki, przed chwilą to Państwo słyszeli, także będzie na pewno czysto. Wszystko zapięte na ostatni wszystko guzik. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Romek siedzi teraz i pisze nowe hity dla Corteza. Dla siebie. Teraz dla siebie. Teraz dla siebie, no. A mówiliśmy o tym, żeby było trochę skromności, no to, ale teraz skończy się... Songwriters może być. No więc właśnie, skończy się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, potem będzie Songwriters Festival. Także wszystko jest dobrze. Marek też wiem, że na czymś tam gra. Nie przyznaje się, że śpiewa, więc... Najważniejsze jest to, że Opolanie mają się dobrze. Zaraz się okaże, że wszyscy grają i śpiewają. No, no tak, no ale jesteśmy w stolicy polskiej piosenki. Ale nie wszyscy powinni. I tu chciałem jeszcze podać kilku słynnych Opolan, którzy śpiewają, ale już mi nie wypada. Marek Szubryt, Jarek Wasik, Romek Szczepanek, Mariusz Majeron, Paweł Oliwa, Dariusz Kuzera. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Festiwalowe Radio Opole na 96,5 FM.